Cześć Szymaneczko, witajcie w kolejnym dniu. Mamy, co mamy dzisiaj? Wtornik dzisiaj. Wczoraj przerąbany dzień, poniedziałek, nic nie szło w ogóle. Poniedziałek w ogóle powinien być wolny, zacznijmy od tego. I co? Jaguar wylądował na lawecie oczywiście, Daimlerek. Padło przednie łożysko, rozsypało się całkowicie. Dwa nowe są w schowku, nie? I to miało być oczywiście wymieniane, ale wiecie jak to jest. Działa, dobra jest. Zrobi się później. Także tak się zrobiło, że teraz się zarobiło stówę na lawecie. No, tak się zrobiło, no ale nic. Lecę właśnie do garażu. Bo nie samym ostrówkiem człowiek żyje oczywiście. A chciałoby się, nie powiem, że nie. Lecę do garażu i dzisiaj co będziemy dzisiaj działać? Dzisiaj serwis narzędzi, pokażę Wam. Coś tam pewnie pójdzie na co? Nie da się z tą kamerą jeździć po zakrętach naszych bieszczadzkich na statywie Wanie, bo mi się zaraz była przewraca się. Teraz ją trochę zblokowałem. Może będzie. Może awaryjne byś wyłączył. O, właśnie. Dobra, jest ok. Lecimy dalej. Tu będzie się przez szybkę widzieć teraz taki fajny las. Chyba, że źle ustawiłem kamerę. I co dalej? Lecimy robić serwis. Dzisiaj serwis. No, dzisiaj tego Jaguara trzeba zrobić to raz. Serwis stopy wibracyjnej mam na pace i jeszcze kilku innych narzędzi, którym to się należy, które są wypożyczane, więc z tej wypożyczalni DigiTools. I co jeszcze? No i tam będziemy działać, będziemy wymieniać oleje, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Stopa na silniku Rossina. Wiertnica akurat dzisiaj wypożyczona, ale jak wróci, to też ją muszę serwisować. I stopa, czyli skoczek tak zwany, wrócił wczoraj, dzisiaj wieczorem znowu leci pracować. Więc co? No zobaczcie skanę garażu. No i siemaneczko z garażu. Kamerę mam coś krzywo. Siemaneczko z garażu, masakra dzisiaj znowu. Po 1, 2, 3, 4, po 5 godzinach udało się wybić bieżnię z piasty. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, bo mało robisz pewnie. Oj tam mało, mało nie mało, trochę się grzebało. Gdzie jest ta druga? Bez powarki się nie obeszło. Zobaczcie sobie. Nagada. Tak trzymało, że musiałem rozłupać je na części 4, a do piasty nie było co wsadzić. Dobrze, mam taką małą szlifierkę, później jeszcze spawarka i dygło, ale no tragedia, tyle zostało z bieżni i to francowactwo nie chciało wyleźć, tak się zgrzało z piastą. O, masakra. Piastę udało się uratować. Są małe tutaj wrzery, wiadomo, po biciu dookoła, ale je przyszlifowałem, piasta weszła ładnie, podgrzała mi wszystko, powchodziło pięknie. Nie piasta, tylko bieżnia. Bieżnia pasuje, tam nie ma wrzerów, udało się to uratować, bo piasta nowa jest bardzo droga. I co? A na aucie już mam założone łożysko. Tutaj pewnie będzie widać, podgrzałem je troszkę palnikiem i weszło ręką, co starego nie mogłem wyjąć, także fantastycznie. Także co, trzecia, idę coś zjeść, biorę się za skoczka, ten serwis co mówiłem trzeba zrobić, ale przez tą piastę, ale dobra, udało się, jest fajnie, idę coś zjeść, wracam do Was później. Lecimy dalej, niestety padła bateryjka, jak zmieniałem olej w stopie.
Ale się wylał czarno maś. Masakra. Co, padła mi bateria, stopa już pojechała pracować dalej. Teraz jeszcze wiertnica. Tu jest chyba filterek. Zaraz zobaczymy. Jest. Czyste, ona długo nie chodziła. Tylko taka gumka w sumie. To jest czyste. To można zakręcić z powrotem. Z powrotem. Teraz ją przesmarujemy. Gdzie taka lamitka? Tutaj. Zmienimy smara. Czy to jeden czort? Jak? Nie wiem nawet. Nie być, czy od tamtej strony wsadzić. A tak. A ta ta ta. Weź to teraz załóż. No, zobaczymy, czy będzie szło. Czyli mamy ją nasmarowaną. Teraz ładnie chodzi, przy tym się nie chciała tu obracać. Gadzina. Ale już jest tak, jak ma być. Miejmy nadzieję, że nic się tam nie stanęło.
Dobra, zakładamy wiertło i próbujemy. Cyk. Cyk, fuch. Idziemy coś powiercić. No, powiedzmy, że tu będzie. Jak nie, to się zasypie. Gra. Wierci. Trzeba uważać na ręce, żeby nie połamało. A tak to działczy. Dobra, to ja się teraz biorę. A, z tą śrubokę mi trzeba. Za Jaguara. I tą nieszczęsną piastę. Cyk, cyk, fyk. No, była dmuchana wczoraj, czyszczona, myta. No, cyk, cyryk, cyk. Smaru mu tu damy. Mamy smar i lecimy dalej. Czyli tak. Łożysko pasowało nagrzać troszkę. Nagrzejemy je. O, lepiej wejdzie. Troszkę go podgrzeje, nic mu nie będzie. Dobra. Ale ciepła gadzina. O, to.
O to właśnie chodziło. O to chodziło. Podkładka. O. I teraz nakrętka. Nie wiem, czy to wejdzie tu. Chyba nie wejdzie. Tylko że źle wlazła troszkę. Śrubokręt. O. Zawleczka pirońska. Teraz tak. Będziemy składać powoli hamulce. A to tu i tak nic nie będzie widać. Gdzie jest woda? Lecimy dalej. Trzeba nie czacować. Cofniemy se tłoczek. I co? Cofniemy sobie tłoczka trochę. Chyba się nie wyłamie, co? Klocek. Z klockiem go spróbuję cofnąć. Dużo nie trzeba. No i wystarczy. I wystarczy. A jednak odbiło się kółeczko. To nic. O, już se wchodzi. Elegancko. I sprężynka.
gra. Gra muzyka. Jeszcze tak, to trzeba wyczyścić, bo tu będzie pełno opiłków. To już to zrobię w sumie. Elegancko. Części nie zostało żadnych. Chyba będzie dobrze. Ja się przyjadę. Kluczyk. Nie, ładnie chodzi. Ładnie. No, elegancko. Dobra. Podniosę sobie, a jeszcze traktor muszę odstawić. Podniosę sobie jeszcze tył. Czy nie trzeba go dokręcić lub coś, czy z nim nie jest coś nie tak. I biorę się na drugą stronę. Chodzi ładnie. Ładnie chodź. To ja już po jeździe próbnej. Koło się ładnie obraca. Mówiłem, to blokował ten simmering troszeczkę. Ale już jest fajnie i teraz biorę się za drugą stronę. Bo już jest słychać. Drugą stronę słychać, a nie zamierzam znowu wybijać łożyska. Bieżnie 6 godzin, to jak w tamtym. A mam nowy komplet, bo kupiłem jeszcze w UK. A zresztą one już dawno powinny być zmienione. Więc biorę się za to koło, a z wami się już żegnam. Więc do zobaczyska w następnym odcinku. Nie wiem, jaki będzie następny, ale będzie pewnie fajny. Tak czy inaczej, do zobaczyska w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.